Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 5 lat minęło od emisji programu The Brain, genialny umysł, w którym wziąłem udział. Tego odcinka, w którym wziąłem udział. Dokładnie 11 kwietnia był wyemitowany. I wam wtedy powiedziałem, że przez 5 lat nie mogę powiedzieć o wszystkim, co tam miało miejsce. Chociaż myślę, że dosyć dużo nawet takich zaskakujących rzeczy zdradziłem zaraz bezpośrednio w live'ie po tym odcinku, ale nie trzymałbym was 5 lat w niepewności i podgrzewał, gdyby jednak nie było pewnej tajemnicy do wyjawienia. A zatem cała prawda o moim udziale w The Brain, genialny umysł. Ja nie chciałem brać udziału w tym programie. Nie chciałem brać udziału w tym programie, bo to było ryzyko dla mnie. I powiem wam szczerze, że miałem takie momenty, że po prostu gardło mi podchodziło, czy serce mi podchodziło do gardła, że mówię, kurwa, będzie kompromitacja. Do mnie się zgłosili się ludzie z tego programu. No bo to jest program na licencji, no i tam było, że mieli jakichś tam sommelierów winnych i alkoholi w programie. Ja byłem zszokowany, bo uważałem, że alkohol w telewizji nie przejdzie, nie ma szans. No ale naciskali, okazało się, że tam po prostu w produkcji pracował jeden z moich widzów po prostu. No i on tam mówi, nie no słuchajcie, weźcie Tomka Kopyrę, on tutaj ma dużo subów, będzie dobrze, nie? Będziemy mieli dodatkowy hype, nie? Muszę powiedzieć, że nie było aż tak, wydaje mi się, że aż tak wielkiego hype'u to ja im nie przysporzyłem. Jednak myślę, że ja więcej skorzystałem. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że żaden mój film nie przekroczył 1 000 000 wyświetleń, a filmik z The Brain, genialny umysł, ma 1 900 000 wyświetleń. Także no, jednak potęga telewizji. Chociaż muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą emisję w telewizji, nie zaobserwowałem wzrostu popularności, ale zamieszczenie tego fragmentu na YouTubie, tak, rzeczywiście pomogło mi przekroczyć 100 tysięcy wyświetleń. Więc jak to wyglądało? Ja mówię, no dobrze, no ale co ja bym tam miał robić? No, to jest właśnie do ustalenia. Czyli całe to, jak ta konkurencja miała wyglądać, było ze mną ustalane. Oni nie mieli żadnego eksperta od piwa. Ja się w ogóle czułem, że ja mógłbym być w tym programie jurorem od piwa i wtedy ktoś może tam wystartować. No ale nie było nikogo, znaczy nie taka była filozofia tego konkursu, nie? Więc oni mówią, to trzeba wymyślić coś, co będzie fajnie wyglądało, będzie atrakcyjne dla widzów, będzie dobrze wyglądało w telewizji, no ale to jakby ty musisz wymyślić, znaczy ja muszę wymyślić i jak to zrobić, nie? No mówię, to zgadywanie w ciemno piwa, no co można wymyślić, nie? No to zróbmy, ale to musi być coś więcej, coś tego, no to ja mówię, no jak zgadywanie piwa, no to może być zgadywanie, że na przykład na podstawie sensoryki, na przykład zgadywanie barwy, stylu, zawartości alkoholu, no coś tam jeszcze, żeby było kilka tych rzeczy, nie? No i rzecz, o której chyba nie mówiłem, bo nie mogłem, a teraz mogę powiedzieć. Ja wiedziałem, jakie będą style. To znaczy, ja im listę stylów napisałem. Miałem chyba przedstawić 33 style. Później się okazało, że 3 z tych piw miałem na jakby próbie generalnej, więc do samego programu miało wejść 30 stylów. Czyli ja wiedziałem, jakie te piwa będą. Po drugie, ja powiedziałem, że musi być zachowana taka zasada, że piwa mają być ustawione od najlżejszego do najmocniejszego pod względem alkoholu i w takiej kolejności muszą być podane. To znaczy mogą być wybrane 3 obok siebie, ale najpierw muszę dostać piwo lżejsze, potem muszę dostać mocniejsze. To jest związane jakby z specyfiką sensoryki. To znaczy jak najpierw wypijesz piwo mocniejsze, to potem ci jest trudniej czuć jakieś niuanse w słabszych piwach. Zresztą tak jest na konkursach, przynajmniej staramy się na konkursach też tak robić, żeby najpierw sędziowie sędziowali lżejsze, potem mocniejsze i tak dalej. W każdym razie wiedziałem, jakie to będą style. Co więcej, ja im zaproponowałem do każdego stylu piwo według mnie wzorcowe,
A oni to mieli sobie zakupić w sklepie specjalistycznym w Warszawie. Czyli już w tym nie brałem udziału, natomiast to miały być piwa, które ja im podyktowałem. Czyli no, bajka, nie? To znaczy, wiem jakie piwa są, 33 piwa, no wystarczy się ich nauczyć na pamięć. Nie uczyłem się ich na pamięć, natomiast muszę powiedzieć, że niestety były naprawdę kompromitujące wpadki podczas prób. Bo ja sobie wziąłem, no kilka piw kupiłem, które tam były, no i robiłem test, mówię, Kasia, ty mi nalej, ja będę tutaj ten. No i kurka, miałem dubla i tripla z Westmale, bardzo dobre piwa. Na tripla powiedziałem, że jest ciemny i że jest to dubel, a na dubla powiedziałem, że to jest jasny i że jest triple. Jak? No tak, no tak. No po prostu to jest ten sam szczep drożdży, Nie wiem jak, ale tak powiedziałem na teście. Co więcej, inna kompromitacja, miałem pilsa niemieckiego. Już nie pamiętam, jaki tam był jako ten wzorcowy przeze mnie wybrany, natomiast trafiłem na, to już jakby ja sam sobie kupowałem, trafiłem na piwo, które było utlenione. Ja mówię, nie no, na bank ciemne, nie? No Kasia mówi, no nie no, no jasne, jasny lager, pils niemiecki. Ja mówię, kurde. Nie no, to będzie kompromitacja. To będzie totalna kompromitacja. No i przyjechałem do tej Warszawy. Notabene zakwaterowali nas w takim hotelu, że Kasia do dzisiaj to przeżywa. Jak mogli nas w takim beznadziejnym hotelu zakwaterować? Jakimś Atos, czy Portos, czy Aramis, coś takiego. Ale no, rzeczywiście dramat. W każdym razie, jeszcze w ten dzień przed tym, robimy przed samym programem, przed samym nagraniem, robimy te znowu kurwa źle. Co źle? Chyba Pacyfika, coś tam ten. I nie zgadłem, że to jest Pale Ale, tylko coś tam kombinowałem, że jakieś Red Ale chyba też było utlenione. No nie wiem, w każdym razie dramat. No kurwa, jadę na to załamany. Co prawda byłem w tym dniu na próbie generalnej. No i na próbie generalnej wylosowano mi Grodziskie, ESB i chyba tripla. No i wszystkie zgadłem, wszystkie trzy, no także no, generalnie spoko. I teraz tak, mała uwaga odnośnie jak wygląda nagranie programu. Nagranie programu wygląda tak, że ty siedzisz w garderobie i oni cię wywołują na coś tam, nie? Na przykład na wejście, na przywitanie się tam z widzami, nie? Czy na twoje nagranie, ale ty nie oglądasz nagrania innych konkurentów. Ja nawet nie wiedziałem, jak innym poszło, nie wiedziałem, czy oni odgadli te swoje, czy nie odgadli. Osobno wychodzisz, wiesz, na jakieś tam zdjęcia, przechodzisz, oni coś tam robią, zdziwiony, nie wiesz w ogóle na czym, o co chodzi w tych ich zagraniach. Koniec końców przyszło do tego mojego wyzwania. Bardzo wiele osób, które podejrzewały, że coś tam, jakiś wał musiał być, myślało, że ja wiedziałem, jakie piwa będą wybrane. Nie, nie wiedziałem. Czy to było wybrane pod kątem, czy inaczej, czy Pudzian wiedział, które piwa ma wybrać, czy on wybrał je sam własną wolą, tego nie wiem. Natomiast jestem skłonny uwierzyć w to, że zostało mu powiedziane, że ma wybrać jasne, ma być wybrać czerwone i czarne piwo, bo będzie ładnie wyglądało w telewizji. Bo telewizja przede wszystkim bazuje na tym, co widać. To ma być ładne, ma być ładny obrazek, kolorowo i tak dalej, nie? No i słuchajcie, wybrali mi te trzy piwa. Witbier rzeczywiście, no nie było wielkich problemów. Wyczułem, że po pierwsze wiedziałem, że musi to być piwo lekkie. Wyczułem nuty belgijskie, więc i pomarańcze chyba pamiętam, że tam wyczułem. Także z Witbierem nie było problemu. Z Creekiem tak samo nie było problemu, no bo nuty stajni, wiśnia, banał. No i ten kurwa Riz. Z tym Rizem powiem wam, że był problem. No i rzeczywiście można powiedzieć, że zostaliście oszukani. Ja się czuję oszukany. Otóż, ja zgłosiłem, nie wiem kurwa po co, ale zgłosiłem do tych 33 styli, zgłosiłem Risa, Russian Imperial Stout i Russian Imperial Stout Barrel Aged, Riz BA. No i ja nawet wiem, jakie piwo. Ja pamiętam, jakie to było piwo. Otóż, jako Risa zgłosiłem Odyseja Kosmiczna 2028, czy jakoś tak, z Radugi, a jako Risa Barrel Aged zgłosiłem
jakiegoś barrel age'a z Michelera, którego notabene nie piłem. No i dostaję tego risa. I cała moja nawijka podczas tego, co, bo to też jest mocno poszatkowane, mocno zmontowane to, co tam się dzieje, nie? Cała moja nawijka była, ja mówię, wiem, że to jest ris, nie? Wiem, że to jest ris. Ale czy to jest ris? Czy to jest ris barrel aged? Mówię, no i tam mówię, że no nie wiem, że to, że nuty leżakowania. I to jest na tym nagraniu, to jest o tym, że to jest największy mój dylemat. No i ja mówię, dobra, to ja podaję odpowiedź. Ris BA. I on, ten prowadzący, coś tak jakby czeka, nie? To znaczy, ja kurwa zgłupiałem, nie? Ale o co chodzi, nie? Czy co? Źle, czy jak? No i potem skumałem, że chodzi o to, że nie może być skrót. Więc mówię, Russian Imperial Stout Barrel Aged. Tak jest! Brawo! Brawo, brawo, nie? No to ja zadowolony, podchodzę tam do tej całej, do tego jury, nawijam tam, hurna, ale byłem, wiecie, to trudne było, bo naprawdę nie byłem pewien, czy to jest barrel aged, czy ten, także super się cieszę, że ten, że trafiłem, że ten, bo tutaj, no nie było to takie łatwe i ten. Oczywiście to wszystko zostało wycięte. No i po tym nagraniu moim jeszcze był nagrywany kolejny uczestnik. My żeśmy poszli sobie do garderoby, ja mówię, a ja przeżywam cały czas, nie? Mówię do Kasi, słuchaj, ale kurde, naprawdę, jednak trafiłem, a miałem wątpliwości, bo mówię, kurde, może być ta wanilia, to ona może być z takiego długiego leżakowania, ale nie, no myślę, że to jednak był barrel age, nie? No i Kasia mówi, ale nie, no tam było napisane Russian Imperial Stout. Ja mówię, co ty pierdolisz? No tak. Wy jak? No... Ale ja nawet tego nie widziałem, bo ja nie widziałem tej, tych trzech stojących pokali z tymi podpisami. Jesteś pewna? No, mówię, no jestem pewna, no. I Kasia w ogóle nie zrozumiała tego, że ja nie trafiłem, tylko ja jej tak mówiłem, ona mówi, nie, Russian Imperial Stout było na bank. Ja mówię, kurwa, no to ja źle powiedziałem, to jest kurwa oszustwo. Znaczy, to ja pomyślałem, że oni nie zrozumieli. Że oni, kurwa, nie wiedzą o co, znaczy nie zauważyli, że się jebnąłem, nie? Ja mówię, nie, no kur... No nie, no to... Nie, no. I powiem wam szczerze, jak wychodziliśmy tam, te cztery osoby, żeby nas nominować, ja byłem zdeterminowany, że jeżeli mnie zgłoszą do tego finału, gdzie ludzie mają głosować, ja powiem, ale ja chciałem tylko tutaj zauważyć, że niestety, ale ja nie odgadłem tego piwa. Ja się pomyliłem. Natomiast mnie nie wybrano. Tutaj też mam takie przekonanie głęboko w sobie, że to było albo było to na zasadzie, że oni wiedzieli, że to był wał i w tym momencie nie chcieli, żebym ja wygrał, albo po prostu nie było takiej opcji z racji tego, że to alkohol, nie? Ja byłem zdziwiony, że alkohol może ten. Także najśmieszniejsza była ta sytuacja, jak tam Pudzian, tam ten i z takim skwaszoną miną tam wybiera tego chłopaka, co tam te motocyklistów odgadywał na pamięć, nie? Bo podejrzewam, że gdybym ja został wybrany do tej finałowej trójki, to mógłbym wygrać głosowanie publiczności. Bo to było fajne, to było medialne, to było naprawdę... No, fajnie się to, mam wrażenie, oglądało. Ludzie rozumieli, o co tam chodzi, no może i rozumieli, może mniej rozumieli, w każdym razie więcej rozumieli niż z tej synestezji, czy z tych szachów, nie? Notabene miałbym mega kaca, gdybym wygrał z Janem Krzysztofem Dudą, który teraz jest chyba drugim najlepszym szachistą na świecie. Z Carlsenem tam mu się zdarza wygrywać nawet. Więc cieszę się, że mnie nie wybrali do tego finałowego, do tego głosowania. Natomiast muszę wam powiedzieć, no 5 lat jednak żyłem z jakąś kurwa tajemnicą, która mnie męczyła, bo było parę znaczy w ogóle parę osób skumało, o co chodzi, nie? Nawet ostatnio, jak ja tam mówiłem, że będzie nagranie, to parę osób mówiła, a co z tym risem, nie? Że tam powiedziałeś, że barrel aged, nie? Także było parę osób, które rozkminiły. Było parę osób, które w ogóle uważają, że tam był jakiś wał gruby taki, że ja po prostu znałem te piwa, kurwa, podglądałem przez tą... przez tą... no, jak to się nazywa?
No przez tą zasłonkę na oczy, nie, że ten, nie podglądałem. Nie, bo ty tak tą ręką brałeś, no nie, no po prostu on mi dawał do ręki, także nie, tam wału nie było. Ja nie wiedziałem, że te style będą wybrane, to było rzeczywiście wybrane losowo, natomiast wiedziałem, że na pewno będzie najpierw najlżejsze, potem będzie średnie, potem najmocniejsze. Oczywiście mogły być trzy podobne do siebie, ale medialnie wiadomo, że to by było bez sensu, nie? No i cóż, cieszę się, że mogę wam o tym powiedzieć. Pewnie niektórzy powiedzą, kurwa, no nie na to, żeśmy 5 lat czekali. Natomiast moim zdaniem, no wał był i naprawdę się czuję oszukany. Dlaczego się czuję oszukany? Bo słuchajcie, dziewczyna, która tam startowała w tym samym odcinku ze mną, która miała to zadanie takie synestezję, czyli połączenie, czyli dźwięki przełożone na kolory, i ona nie zgadła wszystkich swoich ten, a jednak była nominowana. Czyli ja spokojnie mogłem być nominowany, gdyby oni powiedzieli, nie, niestety jest źle, tylko ja nie wiem, czy finalnie na tej liście, czy ten Riz Barrel Age tam trafił. Czyli oni być może, że tam było, że ktoś powiedział, nie no kurwa, nie będziemy dawać dwóch takich samych piw, bo ludzie tego nie zrozumieją, nie? A ja myślałem, że one tam są. I być może, że oni po prostu stwierdzili, no dobra kurwa, gość powiedział źle, ale nie wytłumaczymy ludziom, że to jest źle, jak on powiedział, że Russian Imperial Stout Barrel Aged, a jest napisane Russian Imperial Stout, no Barrel Aged się nie zmieściło po prostu, kurwa, na tej rozpisce, nie? A może w ogóle tak było? Może, kurwa, rzeczywiście miałem Barrel Aged'a, a im się po prostu nie zmieścił podpis Barrel Aged. Nie wiem. W każdym razie, ja swoimi wątpliwościami się nie dzieliłem sam z tym programem, bo to było dosłownie tak, że tutaj nagrywamy ten, no i dobra, zawijacie się, nie? Już dziękujemy, do widzenia, nie? Emisja będzie tam za 3 tygodnie czy za miesiąc. Więc trochę się czuję, trochę się czułem oszukany i trochę mi było z tym źle, że tyle czasu to musiałem sobie dusić. Natomiast no, muszę powiedzieć, że no niestety telewizja kłamie. No, telewizja kłamie i jest to tak montowane wszystko i tak naprawdę ten uczestnik niewiele może sobie tam protestować, czy ten, to jest w ogóle bez znaczenia. To jest w ogóle kurwa, masz gówno do gadania, nie? Więc ja nawet podejrzewałem, że znając już jak to wygląda, że jak ja bym zaprotestował, to bym powiedział, nie, proszę wyjść i będziemy jeszcze raz to nagrywać, proszę nic nie mówić, to jest bez znaczenia. Wyobrażałem sobie, że tak to może wyglądać, nie? Natomiast, no, tak, była tam tajemnica, był tam wał. To znaczy, nie zgadłem trzeciego piwa. Albo inaczej, zgadłem, ale byłem przekonany, że nie zgadłem. Bo mówię, jeszcze może jest taka opcja, że oni, po prostu im się nie zmieściło to Barrel Aged. Ale naprawdę ja się tam rozwodziłem nad tym chyba z 5 minut przed tym jury, im tłumaczyłem, jaka to różnica, co to wnosi, bourbon, leżakowanie. I nic z tego nie ma, nie? No, także taka historia śmieszna po 5 latach. No, generalnie powiem, że te programy z mojej perspektywy to jest... W ogóle tam materiału było nagrane z 3 albo 5 razy więcej niż a już tego, co nagrywane było w Obornikach Śląskich, tutaj z ten, my nagrywaliśmy jakieś rzeczy w ogóle w Widawie, przy jakichś tam tankach, to w ogóle nie weszło do tego, nie? W ogóle to nie weszło do tego programu, nie? Także nagrane było 10 razy więcej niż to, co zostało wyemitowane, jeżeli chodzi o to, co było ten. No w studiu też rozmowa była, no nie wiem, 10-15 minut, ale z tego sobie wycięli, co tam im pasowało, nie? Fajna przygoda, nie żałuję, natomiast no, trzeba mieć świadomość, że niestety telewizja to jest telewizja. Dlatego ja jestem wielkim zwolennikiem na żywo, cała prawda, całą dobę, kurwa, i jak wychodzi, że niestety, ale trzecie miejsce w Pszenicznych zdobywa książęce złote pszeniczne lager, to ja to biorę na klatę, mówię, ale siara i tyle. I tak samo bym powiedział tam, no kurde, no. Ach,
Było blisko, no ale się nie udało. I mógłbym być nominowany do tego losowania, ale i tak bym nie chciał wygrać z tym Janem Krzysztofem Dudą, bo byłoby mi głupio, bo ja z tymi swoimi umiejętnościami nie jestem drugi na świecie. To znaczy większość sędziów, którzy jeżdżą na konkursy międzynarodowe, potrafi zrobić to samo co ja. A przynajmniej powinna. To znaczy powinna umieć rozpoznać styl, a jak rozpoznasz styl, to cała reszta to jest po prostu pamięciówka, nie? Czyli musisz wiedzieć, że ten styl ma takie i takie widełki ekstraktu, alkoholu, takie są jego typowe nuty zapachowe, smakowe, kraj pochodzenia, banał, no i do tego jeszcze barwa, no to też banał, nie? Jak już zgadniesz styl, to cała reszta to w małym palcu musisz mieć, nie? Więc to w ogóle było proste. Więc cieszę się, że nie wygrałem. Cieszę się, że nie wygrałem, bo już bym w ogóle z tym nie mógł żyć. Ale no taka historia. Mam nadzieję, że warto było z waszej perspektywy czekać na tę całą prawdę o The Brain. To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.